tak można podsumować konkurs na 20 tysięcy widzów na kanale Kiełbasa TV. Milczenie. Minuta ciszy właściwie. Daliśmy wam konkurs z okazji 20 tysięcy widzów. Teraz jest już was 22 tysiące. Daliśmy wam konkurs dowolną techniką plastyczną. Termin na praktycznie miesiąc. Tematyka na nasz kanał. Niestety, efekt tego jest dołujący, rozczarowujący, wkurwiający i żałosny, drodzy widzowie. Już nie chce mi się kolejny raz mówić, że z was kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście. Otrzymaliśmy niecałe 15 prac na naszego maila. Przypominaliśmy chyba z 5 razy o tym konkursie. Daliśmy wam nagrody nawet. No, może nie są jakieś zajebiste. Ale za pierwsze miejsce była obiecana nagroda materialna. No cóż, jesteśmy zawiedzieni poziomem prac. Chociaż nie możemy mówić, że są aż mega bardzo chujowe. Bo przynajmniej ktoś się postarał i dla tych ludzi brawa, chociaż na stojąco ode mnie, że im się chciało. I że nie mieli nas w dupie, tak jak reszta was. No cóż, przekonaliśmy się z drogim kabanosem, że więcej już nie będziemy czegoś takiego robić. Bo to jest niepotrzebne i potem efekt jest tego taki, że nikt się nie chce fatygować po takie gówno. No ale dobra. To było tak słowem wstępu. Oczywiście wyniki już były, tak więc gratulujemy zwycięzcom. Ale na przyszłość nie proście nas już więcej o konkursy. Teraz my was będziemy mieli głęboko w dupie. Ale żeby już nie przedłużać, przejdźmy standardowo do pytań, bo to jest główna część tego programu. Dlaczego, skoro cykl nazywa się Kuba, odpowiadasz na pytania ty, a nie gówno? Bo te pytania są gównowarte. Drogi Kiełbaso, te pytania wyżrą mózgi. P1, czy kiedyś próbowałeś medytować na głowie w kiblu? Sram dupą, a nie buzią, ale jak to woli. P2, jak bardzo popierdolone jest Saints Row 4? Bardzo popierdolone, ale poziom absurdu został zdegradowany i zniszczony przez South Park Kijek Prawdy. P3, czy próbowałeś wciągnąć kiełbasę przez nos? Nie do końca. Nasączałem chusteczkę, jadłem kiełbasiany i wsadzałem sobie wodę. Faza gwarantowana. P4, czy według ciebie Trynkiewicz powinien pracować w przedszkolu? Na pół etatu. Możesz jeszcze sobie spokojnie dorobić w szkole podstawowej jako pedagog. Czy wierzysz, że walenie gruchy wzmacnia paluchy? Lepsze ruchanie niż bobracz ochranie. Grałeś w osu? Grałem. Prawdziwy Guitar Hero na myszce. Byłeś, jesteś, zamierzasz być otaku. Mam wiele powiązań z japońską kulturą. No, choćby manga, anime. Takie zainteresowanie kulturą. Muzyka, J-Rock, Godzilla, samochody japońskie, drift. No, trochę tego by tam było. Jednakże myślę, że ten termin do mnie nie pasuje. Oglądałeś kiedyś jakiekolwiek chińskie bajeczki anime? Tak, już mówiłem milion razy, że tak. Lubisz gry wyścigowe? To jeden z moich wiodących, ulubionych tytułów. P5. Co sądzisz o skoku z klasycznego kolibra do dirta? Nie wiem, o co chodzi, więc wezmę kosz na śmieci. Serdecznie pozdrawiam. Ja też cię serdecznie pozdrawiam. Czy w 2022 roku będziemy gospodarzami zimowych igrzysk olimpijskich? Mam nadzieję, że nie, bo to tylko strata pieniędzy. Już same wyjebanie 80 tysięcy złotych dla skandynawskiej firmy na zrobienie tak chujowego loga było nietrafionym pomysłem, a poza tym w kraju są ważniejsze problemy, jak choćby pieprzone autostrady, które są nie do końca wybudowane, bezrobocie, które i tak jest niezlikwidowane, zrefundowanie służby zdrowia, podwyższenie zasiłku tym ludziom, rodzicom dzieci niepełnosprawnych. No nie wiem jeszcze, co może takiego być ważniejszego od jebanych igrzysk olimpijskich. Ja bym im lepsze logo zrobił za 10 zł. No właśnie, on jest przecież grafikiem. Można. A tak poza tym można jeszcze spokojnie obniżyć podatki, obniżenie cen produktów, paliwa. Nie! Oni wolą zająć się jakimś chujstwem. Po co? Lepiej mieć wyjebane na kraj. Tak samo lepiej przyjmować ludzi z uchodźców z Ukrainy do szpitali, aniżeli Polaków. W tym kraju już nie da się powoli żyć. Jak smakuje kutas? Zapytaj swojej mamy.
Albo taty. Albo babci. Palicie Żydów w piecu, czy wykorzystujecie ich do pierunkowych lejsów? A myślisz, że jak powstają lejsy prosto z pieca? Wiedząc, że czytasz Naruto, co sądzisz o tej całej sytuacji z Madarą, jaka obecnie jest w Madze? No może to wygląda tak, że się przeciąga to w nieskończoność. Aczkolwiek ostatnie chaptery naprawdę rozkurwiły mi mózg. Kumaci wiedzą, o co chodzi. Choćby 8 bram śmierci Gaja. Albo spotkanie Naruto z... Dalej już nie będę spoilerował. Czy uważasz, że koty to narzędzia szatana? Koty to dziwne stworzenia. To jest taka mieszanka futra, narcyzmu, lenistwa i skurwysyństwa. Czy tak samo jak ja masz problem z rozróżnieniem Azjatów? No nie zawsze, ale to jest tak, jakbyś próbował rozróżnić Murzyna. A nie wiesz, który Murzyn jest Afroamerykaninem, a który jest Nigeryjczykiem. Zastanawia mnie, jak to możliwe, że sąsiedzi z rzeczy tak prostych do rozwiązania tworzą maniany na skalę trzęsienia ziemi. Sąsiedzi to nie bajka, sąsiedzi to stan umysłu. Czy Cabanos zgodzi się na ksywę DJ Cabanos? Tak? Tak. Czy miałeś kiedyś ochotę przejść Need for Speed Most Wanted? Tego zajebistego na aucie, którym zaczynałeś. Ja osobiście doszedłem do 6. miejsca, ale nigdy nie przeszedłem, bo zawsze co się zbierałem, to padał mi dysk albo zmieniłem sprzęt. To było trudne zadanie, ale ja z reguły gdzieś tak w okolicy 10. miejsca już zmieniłem samochód. Ja przeszedłem całego Need for Speed Most Wanted'a. Na piątym punto. Grande punto. Jakie jest twoje ulubione piwo? Dyskie, Warka, Carlsberg. A jakie twoje? A nie, wszystkie tu jakieś siki. A w ogóle już było te pytanie, no to w którejś kupie chcę znajdzie się odpowiedź. O. Czytałeś może inne tasiemce mangowe typu Bleach, Death Note, One Piece? Dragon Ball, Bleach, Great Teacher Onizuka, Naruto. Nie wiem co jeszcze. Death Note'a? Chyba nie oglądałem. Chyba oglądałem. Helsinga jeszcze. Kiedyś wspomniałeś w kupie, że w 2013... Nie. Kiedyś wspomniałeś w kupie w 2013, że macie po 20 lat i że jesteście ze września. Czy to znaczy, że jesteście z rocznika 9-3? Jeśli tak, to mogę poczuć się dumnym, że tak zabawni goście dzielą ze mną rok i miesiąc urodzin. Oczywiście, że tak, prawda? Prawda. Poczuł się zajebiście tak jak my. W sumie rok 9-3... Rocznik 9-3 miał zajebiste dzieciństwo, nie? Zamierzacie jeszcze nagrywać takie filmiki jak na przykład Dziewczyna da mi kosz albo Shit Happens? No, od tego w końcu zaczynaliśmy, więc jak przyjdzie wena, jakiś pomysł, to oczywiście, że nakręcimy. Wiedziałeś, że ludzie noszący rurki tak naprawdę sprawdzają, czy można z własnych jąder zrobić jajecznicę? Jakich jąder? Czy to jest kurwa imitacja chłopaczków, mężczyzn? Tego nawet mężczyzną nie można nazwać. Cabanosie, czy jeżeli miałbyś wiertarkę dobrej jakości, to spróbowałbyś nagrać jakiś dubstep? W sumie mógłbym spróbować. No. Przepraszam, że cię zawiodę, ale to pytanie będzie na temat tych zjebanych zakładów piwnych. Tak, jak można być takim debilem, żeby chlać piwo na wizji? Jeszcze się tym przechwalę. Przecież jak chcesz sobie wypić browara, to jedziesz do sklepu, kupujesz, wracasz do domu i pijesz. Mówiłem o tym już w poprzedniej chyba kupie, że to jest debilny pomysł i że ludzie nudzą się, nie mają co robić, to robią. Odpierdalają takie głupoty. Popisujemy się. Popisówka pod publiczkę. Zamiast idziesz normalnie po piwo do sklepu, do pierunki, kupujesz, pijesz i już, a nie nagram kamerę. Zamiast się delektować. To... Co sądzisz o Marcinie Gortacie i jego wynikach w NBA? Sam uważam, że chłopak się wciąż rozwija i jest obecnie w czołce centrów. Podczas ostatniego meczu z Miami z nocy z poniedziałku na wtorek 10-11 marzec, wiem, że to będzie dopiero w kwietniu, ale piszę teraz i wiesz. To zagrał kapitalnie przeciwko takim gwiazdom jak D-Wade czy King LeBron. Szczerze nie jestem jego fanem, ale wiem, że coraz lepiej sobie radzi i może być z niego prawdziwa gwiazda w lidze NBA. Słuchałeś Pantery? Przed kupą tak trochę wziąłem sobie, przesłuchałem może 2-3 kawałki. No, niezłe brzmienie nawet mają, ostre. Takie mocny klimat. Myślałeś o pojechaniu na Woodstock? Szczerze? Nie kręcą mnie takie klimaty, to nie dla mnie. Pertaka na głowę, na czy z kiełbasy można zrobić łuk albo strzały? Nie, idzie zrobić kuszę. Zadasz sobie do dupy kiełbasę, pierdzisz i strzelasz i zabijasz. Pytań mam w chuj, ale wykorzystam je w kolejnych odcinkach kupy. Pozdrawiam serdecznie z Legnicy, Dolny Śląsk, Hanysiet 1. Pozdro Hanysiet 1. Pedo kiełbasa i kabanosa, jak lubisz zjadać kiełbasę kabanosa? Na zimno czy gorąco? Na gorąco z patelni i z grilla, na ciepło. Jaki jest twój ulubiony serial komedii? Nie lubię serialów komedii, bo są niesmieszne. Pedo Cabanosa, co nienawidzisz bardziej na tym świecie?
Bardzo trudne pytanie, bo jest wiele rzeczy, których można nie cierpieć na tym świecie. Na przykład można nie cierpieć Tuska, przemocy. Tuska! Dobra. Brzozy w Smoleńsku. Krzyża, którego nie ma. I wszyscy go szukają. O kurwa! Mahometa. Muzułmanów, ciapatych. O ja pierdolę. Dobra, Pedo Kiełbasi, jaki jest twój rekord w FIFA? Nie pamiętam, tak szczerze powiedziawszy. A to co jest FIFA? FIFA, sorry za literówki, źle piszę po polsku i ja bardziej po angielsku, sorry. Pozdrawiam Kiełbasa Kabanosa i twoich widzów. Pozdrawiamy cię, zagraniczny widzu, skądkolwiek jesteś. I tak idzie zrozumieć, o czym piszesz, o. Więc możesz pisać po polsku. Jest dobrze. Pozdrawiamy. P1, Charmander, Squirtle czy Bulbasaur? Chyba Squirtle. Squirtle. Ale te trzy są najlepsze Pokémony, nie? P2, co sądzicie o nowej generacji konsol? Przeszło w moim mniemaniu bez echa. Tak, tej generacji nowej jeszcze nie widać, przynajmniej teraz. Ponieważ nie mamy pieniędzy. Co sądzicie o tegorocznych Oscarach? Czy Leo DiCaprio naprawdę płakał? Oglądałem Wilka z Wall Street. Zagrał tam zajebiście. W ogóle zajebisty film. Polecam. Tak? No, obejrzyj. Ale myślę, że mógł dostać tego Oscara. P4. Czytaliście grę Endera? Nie. P5. Co pamiętacie z muzyki z lat 90. z rodzaju największych przebojów, który non stop napierdalało radio i tańczyło przy tym na dyskotekach? Toko Jumbo. Kurwa. Eiffel Blue, kurwa, pamiętasz? Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino też. Co jeszcze było? Scooter. Californication przecież też było w latach 90. Było, że było tam fajnych kawałków. Barbie Girl. Nie, Barbie Girl. To też było chujowe, plastikowe, ale miało... Ale było dużo wykonawców, którzy byli znani z jednego kawałka. Albo z dwóch, trzech. Tak, tak. No. I mimo wszystko fajnie jest się cofnąć w te lata dzieciństwa. Alice DJ. ITP, itd. Discoverage. Którego z komiksowych bohaterów lubicie najbardziej? Spider-Man, Batman, Iron Man, czy jeszcze ktoś inny? Ja Spider-Mana lubię jakoś tak oglądać. Może był taki cipkowaty trochę, ale spoko był. No i Iron Man. P7. Czemu Superman nosi majtki na spodniach, albo raczej na rajtuzach? Bo spodniami tego nazwać nie można. Bo najpierw założył spodnie, a potem majtki. Ogólnie to pewnie zapomnę, jak się to wszystko ubiera. Zawsze mnie zastanawiało, jak taki Superman sika na przykład. Ściąga najpierw majtki po tym spodem. P8. Skoro istnieje religia wyznająca wielkiego potwora spaghetti, to może założyć kościół wyznawców kiełbasy. A załóż, zobaczymy, ile jest takich wyznawców kiełbasianizmu. P9. Jaką scenę uważasz za najbardziej epicką w anime? Zamiana Goku w SSJ3. Ciarki do tej pory mnie przodzą. Śmierć Jiraiya w Naruto. Ichigo Vasto Lorde. P10. Jakie macie najgorsze i najlepsze wspomnienia z matury? Chujowy polski pisemny. A najlepszy? Zaskoczenie z matmy. P11. Jaką lekturę z czasów szkolnych jaką lekturę z czasów szkolnych uważacie za najlepszą, a którą najgorszą? Kamienie na szaniec to chyba najlepsze, jaką czytałem. A do dupy? No, większość była do dupy. A ja nie przeczytałem żadnej książki. Pozdro dla kiełbasy Kabanosa, siostry kiełbasy i dupy kiełbasy. Nie w sensie dziewczyny kiełbasy, tylko w sensie tej, na której siedzi. Ale mojej dziewczyny to już nie pozdrowisz, chociaż mógłbyś. A idź ty. Nie no. Pozdro też dla ciebie, niech będzie. Wstydzisz się swojego DU? Moim zdaniem nie ma się czego wstydzić. Auto jak auto. Największa zaleta to to, że ma 4 kółka i jeździ. A poza tym tak się przymierzam do zmiany samochodu. Może już niebawem? Zobaczymy. Jeden. Bardzo szanuję Graciana Gornika. Gornik. To się nie odmienia. Ale czemu w większości filmów to on gra główną rolę? Bo się do tego najlepiej nadaje. Tak samo Kiełbasa zawsze robił. Jak nagrywał swoje. 2. Far Cry 3 Last Travel. Gracian Gornik nie grał głównej roli, a w obsadzie był wymieniony jako pierwszy. Co o tym myślisz? PS. Powyższe pytania nie mają na celu obrażenia Graciana. Bo był wymieniony jako reżyser i scenarzysta. Poza tym co to za różnica, czy się będzie wymienionym pierwszym czy drugim? Nie no, tak żartuję. To tak naprawdę wina Tuska. 3. Czego bałeś się w dzieciństwie? Ciemności i swojej wyobraźni. 4. Co myślisz o UFO porno? Chujowe. 5. Jakby głupota miała skrzydła, to gdzie byłby Tusk? W innej galaktyce. 6. Zadanie. W afrykańskiej wiosce jest kiełbasiana wieża. Cała zbudowana jest z 10 tysięcy kiełbas.
Jeden murzyn żre na dzień dwie kiełbasy, a murzynów jest tam 26. Ile zostanie kiełbas po roku czasu? Kapanos, ty jesteś matematykiem, tyś to obliczył przecież. No ja to rozwiązałem, ale już nie pamiętam wyników. Nie było to 170 coś dni? Nie, jakoś. Czekaj, ja to zaraz obliczę. Dobra, wracamy za moment. Wróciliśmy po przerwie, mamy obliczenia. Wyniki tak. Są następujące. A to tak. Kiełbasiana wieża miała 10 tysięcy kiełbas, było 26 murzynów. Jeden murzyn wpierdala dwie kiełbasy dziennie. A więc mamy proporcje. Tak się to liczy. I w ciągu 360 dni, czyli 365 w ciągu roku, nie będzie żadnej kiełbasy, ponieważ w 192 dni wpierdolą no... 26 murzynów wpierdoli wszystkie nie. 10 zamknij ryj. Kiełbas. 193 dnia wpierdolą ostatnią część kiełbasy. 30 ostatniej kiełbasy wpierdolą. 193 dnia. P1. Niedawno czytałem i oglądałem zajawkę o The Forest. Oglądałeś? Jeśli tak, to powiedz, czy ci się podoba, a jak niekoniecznie, to obejść. No dobrze, może coś tam zobaczę. P2. Masz dodatki do Saints Row 4? Jeśli tak, to wymień. Chyba miałem wszystkie dodatki, oprócz tych najnowszych, typu Enter the Dominatrix. Pytanie dla was obu. Co byście zrobili, gdyby na całym świecie skończył się prąd? Nie da się tak, że nagle nie ma prądu. Tak naprawdę czerpiemy energię z różnych źródeł. Woda, wiatr, słońce. Dobrze to wykorzystujemy. Co by zrobił człowiekowi, który by mówił, że ideologia gender jest dobra dla społeczeństwa? Ja bym zrobił kurwa, skończył z tym darmową gender. Operację twarzy. Kulka w ebi do piachu. Po co się spuszczać nad czymś takim? Rozkaz. Napnij pizzę na wizji. Napiąć czy nie? Nie, bo to takie nieładne. Ładny bic, ładny jest tutaj. Czy zrobicie kiedyś odcinek sąsiadów z odwróconymi rolami, czyli kamerzysta żółtym, a ty czerwonym? Nie ma to sensu. No właśnie. Wszyscy by mieli mózg rozjebany. No, wszechświat by się skończył na tym. Od pytania pierwszego do pytania dziewiątego odpowiedź brzmi: wszyscy lubią pierniki. Ja pierdolę. P10 to rozkaz. Zrób salto w tył. Okej. Okay. Już. Tu jest za mało miejsca po prostu. No. Tak więc dobiegliśmy już do końca kupy 27 kwietniowej. Oświadczenie na samym początku było. Pytania były, odpowiedzi były. Pytania były, odpowiedzi były. Kabanus, bo kamera, bo ja byłem. Do widzenia. No, cóż jeszcze możemy wam powiedzieć? Na pewno pojawią się jeszcze w tym miesiącu takie filmy jak jakieś kiełbasogranie. Pieronka 11. Pieronka 11. Z nowymi produktami, których jeszcze nie było? I sąsiedzi. O, właśnie, tak samo było. Jeszcze na koniec takie drobne wtrącenie co do Pieronki 10. Najpierw sami wybraliście produkty najlepsze, po to robiliśmy ankiety, żeby zrobić specjalny odcinek bonusowy o numerze 10, ponieważ 10 to jest taka fajna, okrągła liczba, dwucyfrowa. Jak jajko. Tak, dlatego z tej okazji postanowiliśmy wybrać najlepsze produkty, na które wy głosowaliście na każdy jeden z każdej poprzedniej odsłony, a wy nam wyskakujecie kurwa z czymś takim, że to już było. No kurwa było, bo sami żeście to wybrali. Ludzie, czy wy czytacie ze zrozumieniem? Bo chyba jednak nie. I tu właśnie się przejawia wasz iloraz inteligencji. Dlatego kurwa już zero jakiejkolwiek interakcji z wami. Żadnych konkursów, żadnych ankiet, żadnych kurwa produktów na wymyślanie. Nic, koniec, już tak więcej nie robimy. Amen. Do zobaczenia. Dobranoc.